Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jeśli ktoś jeszcze nie widział, jak wygląda nowy silnik Unreal Engine 4. Będę to robił tak bardziej spontanicznie, ponieważ się nie przygotowałem. Biję się w pierś, ale myślę, że to was nie zniechęci. Mimo, że jest już dzisiaj kolejny poniedziałek, to my sobie zobaczymy, co tutaj możemy zdziałać. No a więc ogólnie jesteśmy na stronie tego Unreala. No i naszym oczom ukazało się tutaj to, że ten Unreal nawet w wersji takiej, no w zasadzie w tej wersji darmowej, w sensie do użytku dla wszystkich, on będzie kosztował te $19. Tu mamy nawet napisane dlaczego $19, co, ile tam procent z tego idzie na jakieś cele, a ile na przykład dla twórców. No i te $19 będziemy musieli wydać, jeśli chcemy w ogóle coś zacząć się uczyć na tym silniku lub wydać jakąś grę. Jeśli chodzi o licencję do tego silnika, to tutaj z tego co wiem, nic się nie zmieniło. Musimy, jeśli chcemy wydać grę, to musimy sobie kupić licencję za $99 i jeśli byśmy zarobili ponad $50 000 na naszej produkcji, na tym silniku, no to wtedy właśnie musimy oddać 25% z tej kwoty. No dobra, to teraz może coś o silniku, o naszym edytorze. Ogólnie z tego co przeczytałem, wspiera Nuxa nawet. Zrezygnował bodajże póki co z technologii Sly. Ogólnie jego wersja, jakaś tam jedna z tych początkowych, już wyciekła do internetu i mogła być, no może być pobierana przez różne osoby, przez każdego z nas. Jeśli byśmy chcieli, to można coś takiego pobrać, można już pobrać taką bardzo demonstracyjną wersję tego silnika, z tym wyjątkiem, że zbiera ona takie no średnie opinie, ponieważ jej optymalizacja jest dosyć krucha. Podobno potrafi klatkować nawet bardzo, bardzo dobre konfiguracyjnie komputery. A więc domyślam się, że póki co są, no po prostu są to takie jeszcze no, niestabilne wersje tego silnika. Co do samego silnika, będziemy mogli pisać, tutaj mamy napisane, będziemy mogli pisać w nim już w Visual C++ 11, w przeciwieństwie do poprzedniego Unreal Engine 3, gdzie używaliśmy Unreal Script. To był taki, to w zasadzie bardzo podobny język do C++, lecz trochę się różnił i do przyswojenia jego no potrzeba było po prostu trochę czasu. Tutaj widzę, z tego co widziałem, jeśli się oglądało, no to te deklaracje, te funkcje, klasy deklaruje się, czy tam inicjuje w bardzo podobny sposób, jak to jest w takim, w czystej wersji C++ ogólnie. Więc myślę, że tutaj jeśli ktoś zna, no to będzie miał, no może nie z górki, ale będzie mu łatwiej na pewno. Co tu mamy jeszcze oprócz tego? Możemy się posłużyć dokumentacją, która pomoże nam zacząć pracę z silnikiem Getting Started. No i tutaj mamy opisane w zasadzie wszystkie okienka i wszystkie zagadnienia takie podstawowe, które nam pomogą zacząć pracować. Później mamy tutaj instrukcje odnośnie wszystkich rzeczy, narzędzi, od jakichś tam powiedzmy używania muzyki, tworzenia terenu, czy tam nawet animacji, po te najprostsze, czyli jak poruszanie się po oknie, standardowo jakieś tam podstawowe
rzeczy. Później mamy programming with. No to właśnie jest tutaj odnośnie programowania, czyli pewnie prawdopodobnie mamy tutaj spis wszystkich tych najważniejszych klas, tego jak tworzymy konstrukcje, jak dodajemy obiekty i jak możemy z nich korzystać i jak możemy je używać w naszej gry. No i następną, ostatnią rzeczą tutaj to sample and tools. To jest dosyć ciekawa rzecz, ponieważ znalazłem tutaj kanał, był podany tutaj też w Unreal Engine, tej czwórki i on ma tutaj bardzo dużo tych poradników. Zresztą jak sami teraz widzicie, jest ich tutaj od groma. Prawie 116 filmów. No i tutaj są opisane chyba wszystkie takie najważniejsze zagadnienia, jeśli chodzi o początki, czy tam nawet takie dosyć bardziej zaawansowane rzeczy w naszym Unreal Engine. No, ogólnie jeszcze oprócz tego mamy poradniki, no też tutaj na samej stronie ustawione. Niektórych jeszcze nie ma, nie dorobiono, więc prawdopodobnie domyślam się, że one będą pewnie za niedługo aktywne, kiedy zostaną po prostu dokończone. A tak póki co są tylko niektóre. One są w formie takich po prostu podstron i możemy z nich korzystać, jeśli byśmy nie chcieli na przykład korzystać tutaj z kanału YouTube, oglądać filmy, możemy sobie to zrobić w taki sposób. No i tego mamy tutaj bardzo dużo. Ogólnie komentarze odnośnie tego silnika są zróżnicowane, chociaż ja spotkałem się z wieloma złymi odnośnie tego, że ten silnik jednak nie dorównuje oczekiwaniom pewnych użytkowników. Póki co nie mam jeszcze na ten temat takiego mocnego zdania, no ponieważ no nie miałem możliwości przetestowania go. Chciałbym go przetestować, ale w takiej bardziej stabilnej wersji, którą dałoby się jakoś ogarnąć, która nie spowodowałaby u mnie jakiegoś wstrętu do, daj Boże, nie daj Boże, właśnie do tego silnika. Więc jeśli już miałbym coś używać z tego silnika, to prawdopodobnie wydałbym te $19, żeby zaspokoić swoją ciekawość, jeśli chodzi o ten silnik. Ogólnie oprócz tego mamy tutaj już forum działające, dosyć dobrze rozwijające się na temat tego silnika i wiele, wiele innych rzeczy. Myślę, że jeśli poczekamy chwilę i twórcy wydadzą dosyć stabilną wersję, to będziemy mogli się na nią przerzucić z Unreala 3 na tę 4 generację. Mam nadzieję, że to będzie, to posłuży nam w dobrych celach, w tworzeniu dobrych gier. Zresztą już tutaj gdzieś zauważyłem, że są już tworzone niektóre gry na tym silniku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z mojej strony to chyba wszystko. No, jeśli byście chcieli oglądać sobie tą stronę, to podam link. Jeśli nie, to po prostu wpiszcie. Jeśli chcielibyście to znaleźć szybciej, to wpiszcie po prostu Unreal Engine 4 w Google. Też znajdziecie. No, ja się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem.